Na końcu świata? To my. Uniwersyteckie Centrum Podcastów. Na końcu świata. Na końcu świata. Uniwersyteckie Centrum Podcastów. Na końcu świata. Zapraszamy. To ja sobie zmieniam głos. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się pięknie. Dorota Sawicka, a obok mnie, nie lubię tego słowa, gościnie. Profesor Małgorzata Dajnowicz, kierownik Katedry Historii i Kultury i kierownik Pracowni Historii Kobiet, Wydział Historii, Uniwersytet w Białymstoku. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Doktor Małgorzata Węcnik, Wydział Prawa, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego, ale szczególnie Podlaska Rada Kobiet i Stowarzyszenie Stulecie Kobiet. Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie. Co łączy moje gościnie? Broszki. Uśmiecham się. Rzeczywiście mają broszki przypięte, nie widzicie tego Państwo, ale jednocześnie łączy je wspieranie kobiet bardzo szerokie w różnych dziedzinach i poszukiwanie korzeni kobiet, dlaczego tak, a nie inaczej się dzieje i dlaczego my ciągle kobiety jesteśmy w tym, a nie innym miejscu. A w jakim jesteśmy miejscu? 105 lat temu, 28 listopada 1918 roku, Józef Piłsudski wydał dekret o ordynacji wyborczej stanowiący, że wyborcą Sejmu jest każdy obywatel bez różnicy płci, to cytat, bez różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 rok życia. No dobra, 105 lat mamy jako wyborczynie. I co z tego? No myślę, że korzystamy w pełni z tych praw nadanych przez Józefa Piłsudskiego. Byłoby w pełni, gdybyśmy w 100% poszły głosować. Myślę, że mamy taką możliwość. Albo w 105. Tak, mamy taką możliwość, natomiast oczywiście w demokratycznym państwie, a przecież Polska jest państwem demokratycznym, mamy wybór. Możemy też nie głosować, jeżeli ktoś takiego wyboru dokona. Natomiast kobiety mają pełne prawa do tego, żeby być wybierane i mogą też wybierać. I to właśnie zawdzięczamy Józefowi Piłsudskiemu i jego następcom, bo samo nadanie praw wyborczych nie oznaczało jeszcze tego, że kobiety w pełni zaczęły uczestniczyć w życiu publicznym, w tym w polityce. Co to oznacza, że nie w pełni uczestniczyły? Dlatego, że w mojej ocenie, żeby w pełni korzystać z praw wyborczych, z praw obywatelskich, do tego trzeba dojrzeć i szeroko rozumiane procesy edukacyjne muszą być na tyle rozległe, na tyle dojrzałe, abyśmy zrozumieli i zrozumiały, że mamy takie prawa i możemy z nich korzystać. Natomiast w państwie polskim w dwudziestoleciu międzywojennym, tuż po wprowadzeniu aktu wyborczego, kobiety oczywiście poszły na wybory, ale pozostawały w polityce w bardzo dużej mniejszości. Posłanek było zaledwie kilka w dwudziestoleciu międzywojennym. Oczywiście uczestniczyły w polityce, ale ten proces dojścia do takiej polityki, jaką mamy dzisiaj, czyli kobiet mamy dosyć sporo, aczkolwiek jeszcze za mało, myślę, że to należy zaznaczyć, był bardzo ewolucyjny. Kobiety do polityki 100 lat to jest dużo i mało, ale jednak jest to proces absolutnie ewolucyjny. Tak się zastanawiam. 100 lat mamy możliwości. I z tych możliwości de facto nie do końca korzystamy. Ja wiem, że to był taki przełomowy rok, ten 2023, gdzie 75% kobiet poszło głosować. I mówi się o tym, że to w dużej mierze kobiety i młodzi ludzie zdecydowali o wyniku tych wyborów. Ale prawo wyborcze to też jest nasz przywilej i my musimy się nauczyć tego, że mamy takie możliwości. Natomiast skuteczność tego prawa wyborczego też jest związana z innymi elementami, czyli na przykład tak powinny być skonstruowane listy wyborcze przez komitety wyborcze, że jest nie tylko parytet zastosowany, czyli równość płci, ale również suwak, czyli mężczyzna, kobieta po kolei, tak żeby rzeczywiście te kobiety, które kandydują, nie były tylko kwiatkami do kożucha i nie mogły zasiąść w ławach poselskich, czy w radach, czy sejmikach, tylko rzeczywiście, żeby miały realne szanse, żeby wygrać. I to jest też kwestia poszukiwania liderek, bo wydaje mi się, że często na tych listach wyborczych te panie,
które tam są, wcale nie do końca są takimi liderkami lokalnymi. Być może dalej, tak jak te 100 parę lat temu, w kobietach nie ma takiego przekonania, że one nadają się do polityki albo mogą rzeczywiście tą politykę kreować. Chociaż trzeba pamiętać, że te 105 lat temu, no Polska była krajem bardzo rewolucyjnym i nowoczesnym. Bardzo postępowym, bo to był jeden z pierwszych krajów, tak, które my w świecie, byliśmy jednymi z pierwszych Europejek, pierwszych kobiet na świecie. Jak porównujemy te prawa wyborcze z innymi krajami, takimi uznanymi demokracjami, to kobiety zyskały prawa wyborcze znacznie później, właśnie bez cenzusu majątkowego na przykład. Natomiast w Szwajcarii, w niektórych kantonach uzyskała prawa wyborcze kobiety dopiero w 1975 roku. To jest bardzo odległa historia. Natomiast, no właśnie, czy my korzystamy z tych naszych praw wyborczych? W momencie, kiedy w naszym społeczeństwie w tej chwili mamy tak wysoki współczynnik feminizacji, który jest największy od roku 1945, czyli od okresu powojennego, jest kobiet więcej w społeczeństwie, to one też powinny mieć równą zagwarantowaną reprezentację. Czyli 52% posłów i senatorów to powinny być kobiety de facto. Dobrze by mówili było. O równości. Dobrze gdybyśmy by było. Mówili o równości. Tylko to jeszcze chodzi o to, żeby to rzeczywiście były kobiety, które nadają się do tego, żeby być w polityce i żeby miały ten sznyt lidera. Ja zawsze zastanawiam się, gdybym miała do wyboru kobietę i mężczyznę, na kogo bym zagłosowała? Ja bym zagłosowała na kompetencje. Dokładnie tak. Zagłosowałabym na kompetencje. Zdecydowanie czynnik merytoryczny powinien decydować o oddaniu głosu, prawda? A nie przez pryzmat płci postrzeganie pewnych zjawisk. Aczkolwiek rzeczywiście być może kobiet jest za mało, to co powiedziała przed chwilą Małgosia, ale kobiety w pewnym zakresie z własnego wyboru nie chcą uczestniczyć w polityce, bo mamy również i takie grupy kobiet, które wybierają inne przestrzenie, bo pewne ciążenie wzorca tradycyjnego czy tradycyjne role przypisane kobietom, to jeszcze są czynniki, które są bardzo żywe w naszym społeczeństwie. Także myślę, że pozostawmy sprawę kwestii wyboru, bo są kobiety, liderki, które znakomicie nadają się do życia publicznego, ale są też kobiety, bardzo mądre zresztą, które w sposób świadomy polityki ani życia publicznego nie wybierają. I to jest coraz bardziej popularne. Jak rozmawiam ze studentami podczas wykładu dotyczącego właśnie problematyki kobiecej, to bardzo często wybrzmiewają tego rodzaju opinie. Nie pójdę do polityki. Nie pójdę do polityki, życie publiczne nie jest dla mnie, wolę przestrzeń domową. Tego rodzaju sformułowania słyszymy również u studentów, ale i u studentek. Także myślę, że to należy pozostawić kwestii wyboru. To są indywidualne wybory. No tak, ale z drugiej strony narzekamy, że kobiety są pomijane, że mało kobiet mamy w Sejmie, w Senacie, w samorządach, w firmach na eksponowanych stanowiskach, w zarządach spółek Skarbu Państwa na przykład, ale z drugiej strony odpuszczamy same tą przestrzeń. Zgadzam się z tą opinią, natomiast jest to kwestia też prawodawstwa, które powinno umożliwiać czy wspierać te wybory kobiet. Mamy dzisiaj, jeśli chodzi o politykę, ten system kwotowy, być może należałoby wprowadzić system parytetowy, tak jak w krajach skandynawskich. W skandynawskich kwotowy no mamy 35%, to jest ten procent, który zapewnia obecność kobiet na listach wyborczych. Parytet, to jak sama nazwa wskazuje, to już jest 50%. Być może w tym kierunku należałoby pójść, bo pewne rozwiązania prawne powodują też zmiany cywilizacyjne, przyspieszanie pewnych procesów. Mhm. Oczywiście nie będzie to rewolucja, bo za tym musi być szeroko rozumiana edukacja, zawsze na to kładę duży nacisk, społeczeństwa, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, ale rozwiązania prawne oczywiście umożliwiają, przyspieszają pewne procesy. Kongres Kobiet, czyli jedna z takich organizacji kobiecych, która jest bardzo już rozpoznawalna, już teraz zgłosił wnioski do nowego Sejmu o to, żeby właśnie zastosować rzeczywiście zasady równości i zasady parytetów, zwłaszcza jeżeli chodzi o wybór ministrów, sekretarzy stanu, wiceministrów i tak dalej, bo to, że część z partii politycznych czy komitetów wyborczych, które startowały teraz w wyborach, tak bardzo szczycą się tym, że kobiety miały
też możliwość kandydowania, to jest dopiero pierwszy krok. Zobaczymy, jak będzie wyglądał nowo tworzony rząd i czy rzeczywiście kobiety również będą tam reprezentowane. W tej chwili w Sejmie mamy najwięcej kobiet w naszej historii, natomiast to nadal nie jest liczna reprezentacja, ale to tak jak powiedziała pani profesor, to jest też kwestia takiej edukacji społecznej, bo rzeczywiście kobiety znajdują inne przestrzenie do działalności publicznej, bo to działalność to nie musimy tylko utożsamiać z kwestią funkcjonowania w organach przedstawicielskich. Przecież mnóstwo kobiet jest na przykład zaangażowanych w organizacjach społecznych, które... I tam głównie się realizują. I tam głównie się realizują. To jest ta główna ich przestrzeń, organizacje pozarządowe. Dokładnie. I też są w stanie dokonać pewnych zmian, ale jednak w procesach decyzyjnych i procesach politycznych te organizacje są tylko cały czas traktowane jako pewne wsparcie czy podmioty konsultacyjne. Natomiast musimy wiedzieć, że ci, którzy decydują, no to właśnie muszą iść w tym kierunku jednak polityki. Bo tam dopiero jest sprawczość. Co prawda komentarze po wynikach wyborów były takie, że kobiety poczuły swoją sprawczość właśnie w bieżącym roku idąc do wyborów. Że stwierdziły, okej, mogą chodzić na czarne marsze, mogą protestować, mogą pisać petycje, mogą działać w organizacjach pozarządowych, ale dopóki nie pójdą do urn i nie wrzucą głosu, i nie zdecydują, nie osiągną zakładanego celu. No właśnie to jest ta kwestia edukacji. Bardzo dużo organizacji społecznych działających na rzecz kobiet w tym okresie kampanii wyborczej realizowało takie kampanie profrekwencyjne. Ponad 140 organizacji kobiecych i nie tylko kobiecych, w ogóle organizacji społecznych było zaangażowanych. I mówiło kampanie, kobiety macie głos. Tak, i mówiły kobiety macie głos, młodzi ludzie macie głos i te kampanie bardzo dużo jednak zrobiły. Plus te kampanie przeniosły się do tych środków przekazu, które są popularne wśród i kobiet i młodych ludzi, czyli Facebook, Instagram, YouTube i tak dalej. Zaangażowanie też celebrytów, osób, które w jakiś sposób oddziałują na opinię publiczną. Myślę, że też dało pewien efekt, że rzeczywiście te tłumaczenie, mówienie o tym, ale ja uważam, że to nie tylko w tym okresie wyborczym czy przedwyborczym, ale generalnie to powinny być elementy nauki WOS-u, wiedzy o społeczeństwie, czy tych nowych przedmiotów historia i teraźniejszość. Czyli hit słynny. Czyli słynny hit. No i też takiego troszeczkę wyjścia poza te typowe programy i typowe sposoby nauczania. Tak jak ostatnio tutaj pani profesor organizowała konferencję i na tej konferencji dotyczącej historii kobiet były osoby z szkół średnich, młodzież, więc tak naprawdę historii i też wiedzy o społeczeństwie można uczyć w sposób nowoczesny, korzystać z tych zasobów, jakie ma uniwersytet, który jest uniwersytetem otwartym. Organizuje się mnóstwo debat i tam ci młodzi ludzie powinni też dostawać tą porcję wiedzy i też widzieć tych przedstawicieli, których wybieramy i też kobiety w akcji po prostu. Ja miałam też takie poczucie w rozmowach i dyskusjach z młodymi ludźmi, debatach takich profrekwencyjnych, które prowadziłam, że młodzi ludzie nie do końca czują swoją sprawczość niezależnie od płci, czy to mężczyźni, czy kobiety, że ta polityka tak dziś wyalienowała się, odkleiła od rzeczywistości i nabrała takiego negatywnego wydźwięku, że młodzi ludzie z jednej strony mówią nie będę plamić sobie rąk, a z drugiej strony właściwie jaka ta polityka ma wpływ na nas, mówili mi, kiedy przekonywaliśmy idźcie na wybory. Dlatego ta szeroko rozumiana edukacja obywatelska, tak moglibyśmy chyba nazwać w uogólnieniu, no jest niezbędna, jest potrzebna. No młodzi ludzie mają szerokie zainteresowania, bardzo różnorodne, i szukają sobie alternatyw z ich perspektywy ciekawych, interesujących, kreatywnych i tak dalej. No polityka wydaje się jakimś takim obszarem, po pierwsze odległym, po drugie mało ciekawym, dlatego też różne drogi jakby dotarcia do tej młodzieży muszą być podejmowane, również ze strony świata polityki. Ale wracając jeszcze do samych kobiet, rzeczywiście im niższy szczebel władzy politycznej, tym kobiet jest więcej, tak? Mamy w samorządzie jest najwięcej kobiet. Wśród radnych gmin, radnych miast. Natomiast im wyższy szczebel, tych kobiet jest mniej. Te czynniki są bardzo różnorodne, dlaczego się tak dzieje. Po pierwsze, kobiety wkraczają do polityki stosunkowo
później niż mężczyźni. Tutaj mamy ważący czynnik biologiczny, bo przecież kobiety opiekują się, to głównie kobiety, prawda, zapewniają tą przestrzeń rodzinną. Te potrzeby rodzinne gdzieś tam są na pierwszym planie. I generalnie możemy przyjąć, że tak 40+, prawda, to tak wkracza kobieta do polityki. W związku z tym mniej może osiągnąć, tak? Jeżeli mężczyzna wkracza w wieku lat 20, a kobieta w wieku lat 40, to już widzimy, że jakby jest tu troszeczkę trudniej. Poza tym ta lokalna polityka jest bliższa kobietom, dlatego że centralna Unia Europejska, no są to obszary odległe też terytorialnie i kobiety częściej podejmując decyzje o wkraczaniu w życie publiczne, biorą pod uwagę czynniki rodzinne, prawda, czynniki środowiskowe i to też są powody, dla których tych kobiet w polityce jest mniej. Kobiety też pewnie wolą walczyć o takie namacalne rzeczy, czyli nie wiem, nowe miejsca w przedszkolach, prawda? No właśnie to, co dotyczy ich rodzin, tak? To, co jest tej kobiecie gdzieś tam najbliższe, bezpośrednio dotyczy dzieci, rodziny, otoczenia i tu trzeba przyznać, kobiety są bardzo, bardzo skuteczne. Ale to taki trochę zrobił się z tego węzeł gordyjski, no bo to kobieta rodzi, to kobieta w dużej mierze częściej przy wsparciu, już coraz częściej przy wsparciu mężczyzny wychowuje dzieci i tej kobiecie trudno się wyrwać z tego kręgu. Więc ona siłą rzeczy później będzie wkraczać w świat polityki, jeżeli w ogóle będzie w ten świat wkraczać. Co możemy zrobić? Co się może zadziać? Co powinno się zadziać? Ale to już jest bardzo dobry sygnał, że coraz więcej kobiet jest w tych samorządach lokalnych, bo jednak to gmina jest tą podstawową jednostką samorządową, która ma też domniemanie kompetencji, czyli ona tak naprawdę de facto, ta jednostka realizuje najwięcej zadań publicznych i to, że jest dużo radnych kobiet, ale przede wszystkim sołtysek, to jest niesamowite. Jak realizowaliśmy w takich projektach naszych współpracę z tymi najniższymi jednostkami pomocniczymi w sołectwach, to w ramach konsultacji społecznych, to jak te konsultacje są przygotowane z tym sznytem kobiecym, jak one są zaangażowane, jak potrafią zebrać wspólnotę, jak potrafią realizować bardzo ciekawe pomysły, jak ciekawie też działają koła gospodyń wiejskich, czyli jedne z pierwszych organizacji takich kobiecych, najbardziej liczne i wcale nie do końca powinny być utożsamiane tylko z gotowaniem, ale też śpiewami, ale też właśnie i podtrzymywaniem tradycji, ale z też aktywnością przede wszystkim, szeroko rozumianą aktywnością. Z aktywnością, sprawczością i to są pola do popisu i do realizacji, a z drugiej strony no, te kobiety, które wchodzą w tą wielką politykę albo jadą do tej centrali, jadą do Warszawy, chcą być posłankami, to trzeba o tym pamiętać, że one muszą mieć duże wsparcie ze strony rodziny, bo to jest kwestia opuszczenia tego gniazda na dużą część tygodnia czy miesiąca, no i ktoś musi też je wspierać w zorganizowaniu tego życia rodzinnego, tak? Przecież mamy i dzieci, i często rodziców starszych do opieki, i inne obowiązki, no i trudno to wszystko pogodzić. Jeżeli jest ten mężczyzna, jeżeli jest babcia, dziadek, ta rodzina cała, która jej towarzyszy i wspiera, to jest znacznie łatwiej realizować się też w sferze publicznej. I zobaczcie Państwo, że tak naprawdę to te kobiety, które mają duże wsparcie, są w stanie się realizować. I to samo jest z drugiej strony. Mężczyźni, którzy idą do polityki, mają zaplecze po prostu kobiet, które zostają w domu i realizują się na tym polu domowym, bo każdy z nas jednak działa w wielu sferach i żeby móc się realizować, to często jest potrzebne naprawdę duże zaplecze. I tutaj to, co zawsze ja podkreślam, potrzebne jest wsparcie kobietom mądrych mężczyzn, tak? Zawsze bronię takich, unikam takich dyskusji, że mówi się o tym, tak, bo wy feministki nie potrzebujecie mężczyzn. Przez to ten feminizm gdzieś bardzo mocno się wypaczył i to określenie feminizm bardzo mocno się wypaczył. Bo nawet jest wręcz obraźliwe czasami. Tak, bo ty jesteś feministką. Pełne też stereotypów, bo są jakby różne rodzaje feminizmu, prawda? Natomiast absolutnie tu się zgadzam w całości, że to wsparcie mężczyzn jest generalnie niezbędne, prawda? I tam gdzie ono jest, to rzeczywiście te kobiety się wspaniale realizują na różnych poziomach. I to, co powiedziała przed chwilą pani doktor, jak najbardziej przestrzeń domowa
jest jakby na pierwszym planie, później ta przestrzeń publiczna czy polityczna. Bardzo często te kobiety w pewnym wieku, wkraczając do polityki, mają już po prostu dorosłe dzieci lub prawie dorosłe, gdzie mogą, znajdują wówczas czas na realizację własnych ambicji, aspiracji, pomysłów na życie, aktywności i tak dalej. Ale jeszcze jedno zdanie chciałam do tych sołtysek. Zupełnie niedawno wśród sołtysów kobiety stanowiły 40%. Ja myślę, że dzisiaj jest około 60%. I to jest ten fenomen, taki sygnał, że kobiety są wspaniałe na różnych poziomach, tak? I myślę, że one też dbają znakomicie o swoje rodziny, ale oprócz tego działają w tych kołach gospodyń wiejskich, zasiadają w samorządach, w radach gmin i są bardzo aktywne. Z mojej perspektywy ważny jest ten krok właśnie budowania liderek, kształcenia liderek i dawania kobietom siły, takiego mądrego wspierania kobiet, pokazywania, że są warte, by zajmować stanowiska, że są na tyle mądre, by zajmować stanowiska, są na tyle wykształcone, by zajmować określone stanowiska. Merytoryczne i że mogą się wypowiadać w bardzo wielu kwestiach, a później decydować. I może już jesteśmy na takim etapie, że właśnie powinnyśmy budować liderki. Ja jestem przekonana, że jesteśmy na tym etapie i nawet sam fakt, kiedy przygotowywałyśmy w tym roku Forum Kobiet Podlasia w październiku i zaplanowałyśmy, że to będzie forum na 200 osób, zgłosiło się ponad 300. To są dziewczyny, które reprezentują różne grupy i spełniają się w różnych rolach i w biznesie, i w organizacjach społecznych, i w administracji, ale one chcą się spotykać, chcą ze sobą rozmawiać, chcą też czerpać od siebie nawzajem i tworzyć takiej właśnie sieci kontaktów. No i planujemy te forum stworzyć w następnym roku już jeszcze w większej przestrzeni i myślimy o tym, że Opera i Filharmonia Podlaska będzie godnym takim miejscem, żeby rzeczywiście te liderki lokalne mogły się spotkać. Ale też kobiety potrzebują specyficznej przestrzeni, bo one i chcą rozmawiać, i chcą tego zasobu merytorycznego, ale też potrzebują takiego troszeczkę tej takiej kobiecej sfery i porozmawiania ze sobą, i jakiegoś koncertu dodatkowego, takiego trochę blichtru. One w trochę innych warunkach się chcą spotykać. A ja chyba o czym innym mówię w tej chwili. Ja mówię o sieciowaniu. Tak, a ja mówię o takim budowaniu potencjału siły kobiet, czyli o tworzeniu sieci liderek, tak? Zgadzam się, że sieć jest bardzo ważna, że rozmowa jest bardzo ważna, ale brakuje mi ciągle takiego wsparcia, mądrego wsparcia kobiet, tak? Tak, to jest prawda. Takie potrzeby są bardzo duże. Wsparcia liderek. Nie tylko jakby wsparcia na zasadzie porozmawiajmy, prawda, na różne tematy, ale rzeczywistego, formalnego wsparcia liderek, takiego wsparcia, jakie mają mężczyźni, bo trzeba by było powiedzieć wprost, mężczyźni się wspierają, tak? I mają różne poglądy polityczne, ale jednak to wsparcie jest bardzo wyraźne, bo i tu tradycja tego wsparcia jest już dosyć duża jednak. Mhm. Ale w ogóle, żeby coś osiągnąć, to trzeba budować wokół siebie koalicję. To tak jak w literaturze. Każdy bohater, który osiąga jakieś szczyty i osiąga jakieś swoje cele, musi mieć zawsze pewne zaplecze i organizacyjne, i takich osób, które go wspierają, takich szarych eminencji czasami, które może nie są widoczne, ale które dają zaplecze merytoryczne. Czasami właśnie tą taką zdrową krytykę, bo też można się zapędzić w różnych swoich pomysłach i poglądach. I myślę, że to jest bardzo istotne i być może czas na powstanie takiej szkoły liderek publicznych. Oczywiście takie szkoły są, ale w Białymstoku chyba jeszcze nie ma. Natomiast też chyba bardzo ważną kwestią jest taki mentoring i poszukiwanie młodych kobiet i wspieranie tych młodych kobiet przez te, które mają większe doświadczenie, taki zdrowy mentoring, niekonkurencyjny. Też my staramy się ten mentoring wprowadzać. Już drugą edycję mentoringu wprowadzamy na Wydziale Prawa dla młodych prawniczek. Jest to projekt totalnie społeczny, zupełnie nowy, nowatorski i cieszący się dużą popularnością. A najciekawsze jest to, że mamy bardzo dużo zgłoszeń prawniczek doświadczonych, które chcą się dzielić swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, z doświadczeniem zawodowym i chcą wspierać. Więc to nie jest może tak, że kobiety się nie wspierają, tylko trzeba też powiedzieć o tym, wymyślić i dać jakieś takie drogowskazy.
Dać przestrzeń. Ale jednak jeszcze to wsparcie jest zbyt małe. Oczywiście tutaj wracamy do początku. Ta edukacja jest potrzebna, tak? Że wszystkie strony, brutalnie mówiąc, z tego korzystają, tak? I te, które coś od siebie dają, edukują, prawda? Wspierają, czy są mentorkami, i te, które z tego korzystają. A poza tym, no, trzeba też przygotowywać młodsze pokolenia, prawda? Czyli te doświadczone prawniczki, o których mówiła pani doktor. Oczywiście one muszą kształcić pokolenie następne, prawda? Żeby była pewnego rodzaju ciągłość. Nie na zasadzie postrzegania tylko i wyłącznie konkurencji, ale właśnie to wsparcie powinno chyba być na pierwszym planie. I takiej mądrej edukacji służyć ma także cyfrowa kolekcja historii kobiet. Tak. Co to jest? Cyfrowa kolekcja historii kobiet jest to projekt, który rozpoczęliśmy w tym roku, ale będziemy kontynuować w latach następnych. Gromadzimy w cyfrowej kolekcji dokumenty, archiwalia różnego rodzaju, począwszy od listów, pamiątek, korespondencji, skończywszy na fotografiach czy innych dokumentach. Trafiać ma nie tylko do studentów, nie tylko do społeczności akademickiej, ale również do społeczności zewnętrznej, a może właściwie przede wszystkim do społeczności zewnętrznej, która jest zainteresowana tematyką kobiecą. Ma to charakter edukacyjny, ale również charakter taki popularyzatorski. Upowszechniamy tam różnego rodzaju działalność, sylwetki kobiet, czasami zwykłych, czasami niezwykłych, które mogą stanowić pewien wzór do naśladowania i dzisiaj. Popularyzujemy historię kobiet, uważamy, że jest bardzo ważna jako część historii społecznej i ciągle się za mało o tym mówi. Magiczne słowo, herstoria. Organizacje społeczne, te kobiece często używają słowa być może niepopularnego wśród historyków, herstoria, czyli jej historia. I rzeczywiście stulecie kobiet tutaj w tej dziedzinie ma już pewne zasługi. Przygotowywałyśmy ponad 10 filmów, takich notacji filmowych, właśnie kobiety zwykłe i niezwykłe, które są dostępne na YouTubie. Jesteśmy takimi strażniczkami tej historii kobiecej i przywracamy pamięci takie kobiety, które jeszcze parędziesiąt lat temu, czy paręnaście lat temu były rzeczywiście pewnymi ikonami. Na przykład Placyda Bukowska, Helena Bocheszacka, Wanda Węslik. To są takie kobiety, które naprawdę dla naszej społeczności i regionu miały duże zasługi. Ale też są te kobiety zwykłe, nasze babcie, nasze mamy i bardzo często właśnie te babcie, o których my mówimy, które niosły na sobie ten ciężar odpowiedzialności za rodzinę w tych trudnych czasach, bo co byśmy nie mówiły, to my żyjemy w naprawdę komfortowych warunkach i wspaniałych czasach, porównają nawet do naszych babć, prababć, mam, które żyły w czasach wojen, kryzysów i cały czas takiego ogromnego napięcia. Może te ostatnie lata my też mamy do czynienia z tymi kryzysami, ale do tej pory no, w porównaniu do naszych przodki my byłyśmy jak pączki w maśle. Więc warto też o nich pamiętać i mówić o tych ich dokonaniach, wyborach, opiece nad rodzinami, działalności na rzecz wspólnot lokalnych, bo to nie są proste kwestie. Tym bardziej myślę, że warto też pamiętać o historii kobiet pochodzenia żydowskiego. Ten rok to jest rok upamiętniania powstania w getcie białostockim, ale rzeczywiście ta społeczność żydowska i kobiety pochodzące z tej społeczności w naszym mieście odgrywały ogromną rolę, a tak naprawdę w tej chwili są zapomniane, gdzieś tam są marginalizowane i to jest też dla nas ogromna rola jako strażniczek pamięci, ale też kwestia, znowu wracamy do tej edukacji, edukacji historycznej, edukacji historii lokalnej. Ja uważam, że na każdych zajęciach z historii, czy właśnie tego HIT-u, powinny być te elementy, bo my nie znamy swojej historii, historii naszego miasta, historii naszych korzeni, a ona jest bardzo ciekawa i tutaj kobiety też odgrywały ogromną rolę, począwszy od Izabeli Branickiej, bo zobaczcie Państwo, że w naszym mieście jest upamiętniony hetman Branicki, a jego żona, która rzeczywiście działała na rzecz wspólnoty, a nie tylko na rzecz budowania potęgi nazwiska rodowego, jest jeszcze moim zdaniem za mało pokazywana i upamiętniana w tym mieście. Jest jeszcze wiele kobiet, które wymagają podjęcia i badań, i upowszechniania, upamiętniania. To, co powiedziała pani doktor,
wiele znakomitych kobiet znanych, tak jak Izabela Branicka, dodałabym jeszcze chociażby Irena Białówna czy Maria Kolendo, bo te kolekcje nie wszystkie nawet mają swoje ulice. Nie wszystkie. W ogóle mało kobiet ma ulicę, prawda, w Białymstoku. Prawda? Ale my jesteśmy... Ulica Praw Kobiet, ile ma metrów? Bardzo, właśnie, tak, to jest jeden z przykładów, który pokazuje chyba jedna z najkrótszych ulic w Białymstoku, to jest właśnie Ulica Praw Kobiet, niestety. Ale wracając jeszcze do archiwum Historia Kobiet, czekamy na dokumenty, czekamy na prywatne kolekcje. W mojej ocenie to, co znajduje się w szufladach u kobiet, w rodzinach, również Białegostoku czy regionu, to jest bardzo ciekawe i nieznane, bo te sylwetki kobiet znanych jednak oczywiście nie są dostatecznie rozpoznane, ale już się nam kojarzą, to już jest dobrze, prawda? I coś o nich wiemy, ale są też kobiety niezwykłe, o których nic nie wiemy. I na tego rodzaju dokumenty również czekamy. Będziemy je digitalizować i zamieszczać w naszym archiwum cyfrowym. I tworzyć cyfrową kolekcję historii kobiet. Mam nadzieję, że ona będzie żywa i będzie uzupełniana w miarę upływu czasu. A tutaj zrodziły się pomysły na stworzenie takiej szkoły liderek, Podlaskiej Szkoły Liderek, przy naszym mikrofonowym stoliku, więc może to jest pomysł na coś nowego, bo jeżeli nie do końca działa suwak wśród ugrupowań partyjnych, nie do końca te kobiety są chętne, by wchodzić na listy wyborcze i zmieniać rzeczywistość polityczną i publiczną, no to może należałoby od podstaw rozpocząć po 105 latach. Czyli wracamy do edukacji. Wracamy do edukacji. Małgorzata Dajnowicz, Małgorzata Węcnik, Dorota Sawicka, kłaniamy się pięknie i zapraszamy w świat podcastów na końcu świata. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Na końcu świata to my, Uniwersyteckie Centrum Podcastów. Na końcu świata. Na końcu świata. Uniwersyteckie Centrum Podcastów. Na końcu świata. Zapraszamy.